Cześć, witajcie. Dzisiaj na szybko postaram wam się zrecenzować słuchawki Beats by Dr. Dre Studio Monster. Tak oto prezentuje się samo opakowanie, oczywiście zdjęcie słuchawek podszlifione w Photoshopie. Tutaj oryginalny napis Beats by Dr. Dre Studio Monster. Z boku autograf samego doktora Dre, niby autograf. Parę zbędnych informacji, oczywiście nie ma języka polskiego. Niestety, albo istety, tutaj mniej więcej jak wyglądają, jak prezentują się słuchawki. Po części są one metalowe i wykonane z bardzo dobrego plastiku, bardzo dobrej jakości. Tak mniej więcej prezentuje się samo pudełko, które chroni ta oto tekturowa osłonka. Pudełko jest bardzo proste, wykonane z twardej jakości tektury, ale bardzo dobrej, chroniącej same słuchawki. Pozwoliłem już sobie wyjąć zbędne pokrowce, gwarancje i zostawić same słuchawki. Słuchawki prezentują się bardzo fajnie, są dosyć błyszczące, no i w dodatku prezentują się świetnie przy znajomych. No są to słuchawki typowo prestiżowe, kosztują około 1300 zł i widać, że wydajemy kasę nie na słuchawki, ale na coś więcej, co przykuje uwagę każdego. Oczywiście znaczek Beats by Dr. Dre jest metalowy. Słuchawki są wykonane z bardzo dobrej jakości plastiku. Nie widać tu żadnych odlewów ani niedoskonałości. Są po prostu idealne. Beats by Dr. Dre, ten napis dodaje charakterystyki tym słuchawkom. Oczywiście z boku jeszcze mamy napis Studio. Są naprawdę świetnie wykonane. Gąbki dostosowują się świetnie do uszu, a muzyka jest po prostu, że tak się wyrażę, anielska. No i jeżeli chodzi o tą recenzję, to myślę, że tak pokrótce omówiłem te słuchawki. Jeżeli o ich moc, to powiem wam szczerze, że grałem naprawdę dobrze, choć niektóre słuchawki, przyznam się wam szczerze, przebijają te słuchawki. Mimo tego, że te słuchawki z Monstera kosztują tak dużo, naprawdę nie grają one idealnie i nie są warte według mnie wydania tych 1300 zł. Ja osobiście te kupiłem w Los Angeles, no i jestem ogólnie z nich bardzo, ale to bardzo zadowolony. Są różne wersje tych słuchawek, od tych najtańszych po najdroższe. Nie chodzi mi o te mini czy tam Solo HD. Nie chodzi mi o te właśnie wyższe, bo są różne jakości kable do nich. Także wszystko to zostało przepytałem sprzedawczynię. No i oczywiście na kabelku widzimy nadrukowany napis Monster. Jest to firma tworząca kable, która zajęła się również produkcją słuchawek i jak widać na dobre im to wyszło. Tak jak mówię, słuchawki są bardzo dobrze wykonane, nie widać żadnej niedoskonałości, są po prostu idealne, są słuchawkami prestiżowymi, no i można powiedzieć po części szpanerskimi, ale wyglądają naprawdę świetnie, wyróżniają się na tle tłumu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Wielkie dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.